moje, nasze dzieciństwo i ja to dzieciństwo wspominam jako bardzo szczęśliwe. To są dziecięce wspomnienia, więc się ich tak nie pamięta dokładnie, żeby je wyłożyć. Ten okres najstarszy, najdawniejszego dzieciństwa, może to jest w ogóle cecha wspomnień z dzieciństwa, pamiętam dobrze, tak słonecznie. Naprawdę, ja mam sklerozę, nie pamiętam wielu rzeczy. Stan wojenny, nie pamiętam z tego by dobrze, ale nie ma się czemu dziwić. W końcu mieliśmy 7 lat i tutaj jakby świadomość tego, co się dzieje, no nie była zbyt wielka. W połowie zabawy trzeba było wychodzić, rodzice tak poważnie, że już musimy wychodzić koniecznie, bo już się zbliża tam, nie wiem, czy 8, czy 9 i zaraz będzie godzina policyjna, nie dojdziemy do domu. No i się pamiętam, że tak się oglądało te czołgi za okien samochodu. Pewną cechą wspólną jest taka ludzi urodzonych powiedzmy w połowie lat 70. Choć można to też mówić o wcześniejszych rocznikach, o późniejszych już trudniej. No i świadomość istnienia innej rzeczywistości. Potrafimy się, że tak powiem, postawić, przenieść się w czasie 20 lat wcześniej do zupełnie innego świata. Pamiętam, że w sklepach nie było za wiele. Pamiętam okropne, obrzydliwe wręcz wyroby czekoladopodobne. Atmosfera takiego trochę strachu, trochę zakłamania w szkole, te takie oficjalne te lekcje, te tematy, tam Ludwik Waryński, jego czyn rewolucyjny, z polskiego się omawiały jakieś wiersze, się uczyło tego na pamięć, były te akademie, rewolucja październikowa. A to się tak traktowało zewnętrznie zupełnie. Oczywiście kult wszystkiego, co zachodnie. Ja na przykład nie zbierałem puszek, tak jak wszyscy, tylko paczki po papierosach. Mówię, był marynarzem, a to wówczas był taki zawód jakby stanowiący przepustkę do innego świata trochę. I jego dzieci, moi kuzyni, to mieli takie inne zupełnie piórniki, mieli jakieś tam flamastry, jakieś takie rzeczy, no, które wtedy stanowiły przedmiot pożądania. Mieli fajne właśnie słodycze, czy tam zabawki z Peweksu. No ja nie miałam akurat. Trochę to było takie nierzeczywiste, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale bo wiem, wtedy trochę wiedziałem, dzisiaj wiem więcej, że rodzice, jak się mówi, trochę konspirowali. W
pamiętam te wyniki i tą taką sensacyjną atmosferę, że wygraliśmy, że wszystko wzięli. Ja 4 czerwca pamiętam bardzo dokładnie pamiętam, co robiłem. Otóż stałem przed komisją wyborczą, która była w naszej podstawówce i łamałem ordynację wyborczą, rozdając wchodzącym, głosującym instrukcje, jak głosować na Komitet Obywatelski. To był kompletny szok, że się udało, że udało się coś zmienić. W maju 1989 roku w klasie 8D postanowiłem zadać wypracowanie, wypowiedź swobodną. Tą lekcję pamiętam. Pamiętam w ogóle lekcję z panem Drzewińskim. Wypracowanie swobodne na temat, jak widzę siebie i Polskę za 20 lat. Ja się tym wypracowaniem strasznie przejąłem. Jak będą wyglądały ulice, domy, samochody, życie ludzi i tak dalej. Może nie było mnie wtedy w szkole, może byłam chora. Kompletnie tego nie pamiętam. Również część wypowiedzi odnosiła się do własnej przyszłości. Pewnie myślałam, że będę pielęgniarką, nie wiem. Wyjdę za mąż. Nie wyobrażam sobie życia bez takiego jakiegoś celu wyznaczonego. Więc skoki są życiem moim. Co roku jeżdżę ciągle to samo miejsce, czyli do Finlandii. 2 razy w roku właściwie, czy nawet 3. Mam ochotę jechać gdzieś tam, to wsiadam i jadę, tak? Żaden bachor mi nie płacze w domu, ani jakiś mąż z pretensjami, więc jestem po prostu wolna, tak? Robię, co chcę. Nie chcę mieć dzieci. Nie lubię dzieci. Nigdy ich nie lubiłam. Nie mam cierpliwości do dzieci. Nic nie muszę, tak? Więc to, że sobie, nie wiem, wybieram taką drogę, to jest egoizm, to jest po prostu mój wybór. No niestety nie zachowały się egzemplarze tych prac. Natomiast z tego, co pamiętam, to... Pamiętam, że zakładałem, że lepiej napisać, że się nic nie uda. Że będzie, że się wiele nie zmieni. Zaczynam osiągać tak zwaną siłę wieku. Czasami mam wrażenie, że osiągnąłem pewne apogeum w niektórych kwestiach. Nie mogę narzekać na moje życie małżeńskie. To jest coś, co trzyma na, że tak powiem, powierzchni. Rozpoczęliśmy budowę domu teraz w tym roku. Może za 2 lata będziemy w stanie się do niego wprowadzić. Wykonuję pracę prawnika, chociaż jest to prawnik taki pozacechowy. Właściwie tak jak zadałeś pytanie, to ja w sumie tak uświadomiłem sobie, że właściwie jestem spełnionym człowiekiem. Ja nie mam specjalnie jakichś wielkich braków, które chciałbym uzupełnić. Na pewno chciałbym ten dom skończyć. Jak Bóg da jakieś dzieci, to te dzieci wychować.
Generalnie to, co, jak ja sobie wyobrażałem, to jest trochę lepiej niż ja przypuszczałem. Ktoś widział siebie jako lekarza, ktoś widział siebie jako prawnika, adwokata, przedsiębiorcę. Wcieliłem się w rolę polskiego korespondenta, już nie pamiętam, czy telewizji, czy gazety, relacjonującego, zresztą w towarzystwie jakiejś atrakcyjnej dziennikarki ze Stanów, upadek. Pamiętam, o jakie miasto mi wtedy chodziło. Nie wiem, czy to nie był Taszkent. Mam dzisiaj 35 lat. Nie wiem, podobno 40 jest takim momentem, że człowiek tam zaczyna sobie jakieś podsumowanie robić. Mam jedną córkę. Jestem z żoną w separacji. Nie jestem z tego dumny. Nie spełniły się jakieś tam moje, wcale nie takie znowu młodzieńcze marzenia, bo to już w końcu na studiach było, o jakiejś wielkiej karierze dziennikarskiej. Zostałem tłumaczem zawodowym. Jestem z tego zadowolony. Mam takie poczucie, że to, co robię, robię nieźle. Czasem pewnie, coraz rzadziej zresztą, żałuję, że nie jestem dziennikarzem. Z tego, co pamiętam, były tam również wypowiedzi o szerszym kontekście. Jaka będzie Polska w Europie. No, nikt nie przewidywał tego, że będzie NATO, że będzie Unia Europejska, ale pamiętam, że pojawiał się często motyw wolności. Zupełnie, zupełnie inny kraj niż te 20 lat temu. Mam bardzo ograniczone zaufanie do tego, co jest w telewizji, do tego, co jest w gazecie. I nowe partie, awantury, kłótnie i jakieś hasła wyborcze. Co poseł Kurski powiedział o pośle Niesiołowskim i vice versa. Język się zmienił. Pojawili się bezdomni. Moja aktywność ogranicza się do uczestnictwa w wyborach. Niby ten cel generalny, że mamy tą demokrację, jesteśmy w Europie, jesteśmy w NATO, on został osiągnięty. Czasem się trafi jakaś rozmowa telefoniczna, to się kończy tym rytualnym musimy się spotkać. Ja jestem rozczarowany. Robić karierę, robić pieniądze. Sąsiedzi się nie znają, mijają się. Nie wiem, jakie są ideały, jakie... Nie pamiętam, kiedy ostatni raz mam takie poczucie, że coś zobaczę albo przeczytam i mówię, o, to jest ważne, to może coś zmienić. Strefa Schengen, można jeździć gdzie się chce, właściwie bez paszportu. Można, nie wiem, przeprowadzić się do innego kraju, pracować tam. No jest po prostu taka, no, szeroko pojęta wolność. No jest to coś fantastycznego. Będzie trudno odpracować to, co przez te ostatnie 20 lat Polska straciła. Bo myślę, że straciła. Jesteśmy biedniejszymi, mniej rozwiniętymi, ale jednak członkami tej samej cywilizacji.
Ja za 20 lat. To ja jestem szefem skoków narciarskich w Finlandii. Mam dom w Ruce, mieszkanie w Helsinkach i domek letni w Kuopiu. Nie mam zbyt wielu marzeń. Mam nadzieję, że moja córka zdobędzie dobre wykształcenie, żeby przede wszystkim żyć w życiu szczęśliwa. To jest chyba, to na pewno jest dla mnie najważniejsze. Pewnie chciałbym się jeszcze zakochać, choć wcale nie jestem pewien, czy to jest jeszcze takie bardzo możliwe. Chętnie pojechałbym sobie do Stanów Zjednoczonych, odwiedził te dawne indiańskie miejsca. Pojeździłbym trochę po świecie. Zobaczyłbym chętnie Stany Zjednoczone, zobaczyłbym sobie Papuę Nową Gwineę. Tyle. Który mamy rok, dwa to będzie, to ja już prawie emerytem będę. Mam nadzieję, że zamożnym. Polska... No właśnie, ja zakładam, że będzie, tak jak mawiał Lem, tak samo, tylko bardziej.